dniach 26-27 kwietnia 2013 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Fakt powierzenia Świdwinowi i klubowi ze Świdwina organizacji po raz drugi Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów jest pewnie, i tak to oceniamy, ja tak oceniam, wyrazem uznania dla działalności tego klubu, dla działalności nie tylko działaczy, ale wyników i osiągnięć zawodników. Myślę, że też ubiegłoroczna impreza, która odbyła się w tej sali po raz pierwszy, oceniona została bardzo wysoko, stąd też powierzenie przez Polski Związek Zapaśniczy organizacji w tym roku tych mistrzostw. Z czego się bardzo cieszę, jest to oczywiście impreza niezwykle promująca nasze miasto, a w samym środowisku sportowym na pewno ważna, z tego względu, że jest to pewien etap do kolejnej fazy mistrzowskich rozgrywek w zapasach. Myślę tutaj o Mistrzostwach Europy. Zawodnicy, którzy tutaj zdobędą tytuły, mają otwartą drogę na Mistrzostwa Europy według zapowiedzi trenerów kadry narodowej. To też jest bardzo istotne, ale najważniejsze jest to, że jest to kolejna impreza w naszym mieście o wymiarze czy o zasięgu międzynarodowym właśnie ze względu na promocję naszego miasta, ale także też dla zawodników i działaczy klubu UKS Technik. Mistrzostwa Polski miały charakter międzynarodowy, dlatego mogli w nich wystartować zawodnicy spoza naszego kraju. Efekt tego był taki, że w zawodach wzięło udział kilku czołowych zapaśników z terenu całej Europy, między innymi z Litwy, Niemiec, Słowacji, Białorusi i Ukrainy, co znacznie podniosło rangę i prestiż turnieju. Obiekt jest jak najbardziej przystosowany do tego typu zawodów, więc też i komfort oglądania, ale też i z tego, co rozmawiam i z trenerami kadry narodowej i z panem wiceprezesem związku, no chwalą też organizację i całą otoczkę tych mistrzostw. Z tego też się bardzo cieszymy i to też, mówię, gratka dla kibiców, ale również możliwość pokazania się zawodników samych w naszym mieście, mieszkańcom, rodzinom, co nie jest bez znaczenia, na pewno jest to taki aspekt motywujący do dalszej ciężkiej pracy. W zawodach wystartowało 5 zawodników z naszego miasta, wszyscy na co dzień trenujący w klubie Technik Świdwin. Przez eliminację przebrnęło 2 naszych reprezentantów, Filip Kawałko i Krystian Kwaśny, którzy w późniejszym etapie nieznacznie przegrali swoje walki półfinałowe i pozostało im walczyć o 3 miejsce. W pierwszej walce o brązowy medal Filip Kawałko przegrał z mocnym reprezentantem Litwy i w klasyfikacji końcowej zajął 5 miejsce. Najlepiej z tej piątki wypadł Krystian Kwaśny, który jako jedyny reprezentant naszego miasta w swojej kategorii wagowej zdobył brązowy medal. Ja nie się lepiej, ale gram z racji. Przez położenie przeciwnika na odpadki i trzecie miejsce w kategorii 69 wywalczył Kazimierz Zielowski Patryk, tęcza zielona Wielkopolska. Na wadę proszę listo, zawodnicy kategorii 76 kg. Dabiksus Larynas, Litwa, Matejko, Denis, Ukraina. Akcja jest
Dawida z Lawego z Litwa, Matejko Denis z Ukrainy, a przygotujący Setecki Dawid Rotoszyn, Szymański Michał Mazowski. Cieszymy się niezmiernie, przed chwilą się zakończyła walka o brązowy medal Krystiana Kwaśnego, którą zakończył z sukcesem. Jest to niewątpliwie sukces tego chłopaka, który jest uważany za jednego z najlepszych zawodników tych kategorii, lecz no, z powodu takich jakichś niewytłumaczalnych dla nas, niejasnych, nie mógł zdobyć medalu. Nie? Ten medal jest pierwszym od bodajże pół roku, jaki zdobył Krystian. Jest z nami Krystian Kwaśny, jedyny nasz dzisiejszy zawodnik, który zdobył medal. Krystian, powiedz, czy ciężko było? No, na początku było ciężko zdobyć ten medal. Jest bardzo duża konkurencja. No, ciężki turniej. Pierwsze dwie walki wygrałem, a później no nieznacznie, ale przegrałem. No i teraz o trzecie miejsce i już wygrałem. Jestem zadowolony.